przekazanie bitwy pod Grunwaldem i kazań skargi przedstawicielom polskich władz państwowych. Uroczysty akt podpisany przez premiera i członków rządu stwierdza, że obrazy uratowane zostały dzięki osobistej odwadze kilku patriotów. Nazwiska tych obywateli nie mogą być na razie ujawnione, ponieważ rodziny ich znajdują się w niemieckich obozach koncentracyjnych. Oto oni. Ci, którzy z narażeniem życia ukryli bezcenne płótna przed niemieckim wandalem. W tej stodole pod krepiskiem utwiały obrazy Matejki, czekając na nowy Grunwald. W samym drabiniastym wozie wywieziono je przed 5 laty z okupowanego Lublina. W Lublinie wyzwolonym zaczęły się już prace nad restauracją obydwu płócien. Specjalnie zaproszony konserwator galerii Treciakowskiej w Moskwie profesor Rybnikow zapewnia, że po zakończeniu prac restauracyjnych obrazy powrócą do dawnej świetności i zajmą należne im miejsce w szeregu arcydzieł malarstwa historycznego. Obie эти замечательные картины могут и должны быть полностью восстановлены. Они будут жить и как великие шедевры польского искусства, и как уникальный исторический документ варварства фашистов.